Ellen Nye. Pamięć o ukradzionych dzieciach. Ten tekst nie jest nowy. Napisałam go 4 lata temu na Salonie 24, więc może niektórzy z was już się z nim zetknęli. Ponieważ jednak uważam, że temat jest ważny, a zarazem raczej rzadko podnoszony, warto go przedstawić także niepoprawnym. Oto cytat z tajnego memoriału Hitlera do Himmlera z 4 marca 1944 roku. Przedruk z Głosu Wielkopolskiego, numer 330 z roku 1947. Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie. Polacy, według mojej opinii oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Guberni, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyje ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych. Wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy, nigdzie nie spotykany. Na podstawie ostatnich badań prowadzonych przez Reichsrassenamt, uczeni niemieccy doszli do przekonania, że Polacy powinni być asymilowani w społeczności niemieckiej jako element wartościowy rasowo. Uczeni nasi doszli do wniosku, że połączenie niemieckiej systematyczności z polotem Polaków dałoby doskonałe wyniki. Nie wiem, czy ten cytat rzeczywiście jest prawdziwy i czy znajdzie swoje potwierdzenie w istniejących dokumentach. Wydaje się być bowiem sprzeczny z hitlerowską polityką zagłady biologicznej prowadzoną na ziemiach polskich w czasie okupacji. Przed najazdem na Polskę Hitler wszak powiedział: naszym podstawowym obowiązkiem jest zniszczenie Polski. Celem jest nie tylko zajęcie kraju, ale unicestwienie każdej żywej istoty. Bądźcie bezlitośni, bądźcie brutalni. Postępujcie z najwyższą surowością. Ta wojna ma być wojną zagłady. A to stwierdzenia Heinricha Himmlera. Polacy zostaną starci z powierzchni ziemi. Niebywale istotną jest rzeczą, by wielki naród niemiecki potraktował jako swój podstawowy obowiązek zagładę wszystkich Polaków. I Martina Bormana. Słowianie mają dla nas pracować. Kiedy już nie będą potrzebni, mogą umrzeć. Przecież już w momencie uderzenia na Polskę do każdej z 5 biorących w nim udział armii przydzielona była specjalna grupa operacyjna Policji Bezpieczeństwa, Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei. Ich zadaniem była fizyczna likwidacja najbardziej uświadomionych narodowo grup ludności polskiej. Formacje te wraz z Wehrmachtem odpowiedzialne są za terror wobec ludności polskiej na początku wojny. Rzadko się o tym mówi, ale na początku wojny w latach 1939-41 ludność rdzennie polska była narażona na aresztowania, deportacje i śmierć bardziej jeszcze niż Żydzi, których w tym czasie dopiero zapędzano do gett. Dopiero później te proporcje się zmieniły. Polacy więc pragnąc uniknąć grożących deportacją lub egzekucją łapanek, uciekali się czasem nawet do niezwykłego sposobu ratunku. Kupowali lub pożyczali gwiazdy Dawida, by przy ich pomocy wymknąć się obławie. W tym czasie bowiem Żyd, jeśli udowodnił, że nie jest ukrywającym się Polakiem, był bezpieczny. Z czasów poprzedzających masowy wywóz Żydów do obozów śmierci pochodzi raport informatora o SS, że Polacy traktowani są przez Niemców dużo gorzej niż Żydzi. Pierwszymi więźniami Oświęcimia stali się właśnie Polacy, którzy do roku 1942, to jest do czasu, gdy zaczęli napływać tam Żydzi, stanowili w obozie przeważającą większość. W Stutthof do roku 1942 również 90% więźniów stanowili Polacy. W żadnym kraju okupowanej Europy hitlerowska machina terroru nie była tak rozwinięta jak w Generalnej Guberni, która stanowiła oddzielną jednostkę administracyjną. Gubernator Frank 19 stycznia 1940 roku oświadczył: do Polaków odnoszę się jak do wszy. W przypadkach, gdy stosowane przez nas środki nie odnoszą skutku lub jakaś akcja Polaków daje mi powód do wkroczenia, bez wahań podejmuję najbardziej drakońskie środki. Od początku okupacji działały obozy koncentracyjne jako ośrodki masowej zagłady ludności. Polaków wywożono najpierw do obozów położonych w głębi Rzeszy, jak Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen. Już we wrześniu 1939 roku utworzono obozy w Sztutowie koło Elbląga, w czerwcu w 1940 roku w Oświęcimiu, a następnie w Majdanku, Chełmnie, Sobiborze, Bełżcu, Treblince.
Masowe egzekucje przeprowadzano w różnych miejscowościach. Terror osiągnął punkt kulminacyjny jesienią 1943 roku, kiedy Frank nakazał w Warszawie publiczne egzekucje. Jego dekret zawierał klauzulę, w myśl której policji wolno było na miejscu rozstrzelać każdego podejrzanego. Jaki więc sens z punktu widzenia tej prowadzonej polityki eksterminacji miałyby słowa, że Polacy są dla Niemców elementem wartościowym rasowo? Jednak pewne okoliczności wskazują na to, że taka myśl mogła zaświtać w głowach opętanych teorią wyższości rasy aryjskiej. Dwaj teoretycy pracujący na zlecenie Urzędu do Spraw Rasowo-Politycznych NSDAP, dr Wenzel i dr Hecht, opracowali datowany na 25 listopada 1939 roku referat Sprawa traktowania ludności byłych polskich obszarów z rasowo-politycznego punktu widzenia, w którym zawarli kwestie dotyczące traktowania ludności terenów podbitych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. W memoriale czytamy: znaczna część rasowo-wartościowych, ale z narodowych względów niezdatnych do zniemczenia warstw polskiego narodu będzie musiała zostać wysiedlona na pozostały polski teren. Tu jednak musi się próbować wyłączyć z przesiedlenia rasowo-wartościowe dzieci i wychować je w Starej Rzeszy, w odpowiednich zakładach wychowawczych, w rodzaju dawnego poczdamskiego domu sierot powojskowych albo też niemieckiej opiece rodzinnej. Wchodzące w rachubę dzieci nie mogą liczyć więcej jak 8 do 10 lat, ponieważ z reguły do tego wieku możliwe jest prawdziwe przenarodowienie, to znaczy ostateczne zniemczenie. Warunkiem jest całkowite zaprzestanie utrzymywania jakichkolwiek stosunków z ich polskimi krewnymi. Dzieci otrzymają niemieckie nazwiska, które także w źródłosłowie muszą być jednoznacznie germańskie. Ich rodowód będzie prowadzony przez specjalną placówkę. Wszystkie rasowo-wartościowe dzieci, których rodzice polegli na wojnie lub zmarli później, będą od razu przejęte przez niemieckie domy sierot. Z tego względu należy wydać zakaz adoptowania dzieci przez Polaków. Memoriał ten dał podwaliny zaplanowanej na szeroką skalę akcji germanizacyjno-przesiedleńczej, określanej ogólnie nazwą rabunku dzieci. Akcja rabunkowa objęła w późniejszym okresie znaczny odsetek polskich dzieci i młodzieży. Pierwszym jednak etapem zbrodniczej polityki prowadzonej przez Niemców była systematyczna i masowa germanizacja, której głównym celem było albo pozyskanie Polaków, albo ich zniszczenie. Wyrazem tego było przemówienie wygłoszone przez Himmlera 14 października 1943 roku. Sądzę, że naszym zadaniem jest zabrać ich dzieci do nas, oderwać je od środowiska, choćbyśmy mieli dzieci zabrać albo ukraść. Albo zdobędziemy dobrą krew, którą możemy spożytkować u siebie i wprząc w nasze szeregi, albo zniszczymy tę krew. Himmler już w 1940 roku zapowiadał też segregację okresową. Co roku przesiewane będą wszystkie 6-10-letnie dzieci generalnego gubernatorstwa i dzielone na wartościowe rasowo i niewartościowe. W liście do namiestnika Rzeszy w Poznaniu SS Gruppenführera Greislera napisał: uważam za rzecz słuszną, aby specjalnie czyste rasowo dzieci rodzin polskich zostały zebrane razem i wychowywane przez nas w specjalnych, niezbyt dużych przedszkolach i domach dziecka. Odbieranie dzieci trzeba uzasadnić zagrożeniem ich zdrowia. 1 października 1941 roku Himmler wprowadził rozporządzenie, na podstawie którego zaczęto wywozić dziewczyny, głównie w wieku 16 do 20 lat, ale i młodsze, do pracy w Rzeszy. W raporcie Głównego Urzędu Sztabu Komisarza Rzeszy dla Umocnienia Niemczyzny, opublikowanego 20 lutego 1942 roku, można przeczytać: doświadczenia uzyskane przy zatrudnieniu nadającej się do powrotnego zniemczenia młodzieży, których rodziny zostały na wschodzie, są ogólnie rzecz biorąc niekorzystne. Wymiany korespondencji z rodzinami nie da się powstrzymać. Ponadto ważną rolę odgrywa tęsknota za domem. Wiele z zatrudnionych pomocnic domowych zachowuje się opornie i musiano je ukarać. Zaszły liczne wypadki samobójstw. Widziałem się zatem zmuszonym zlecić filii Urzędu Rasy i Osadnictwa szczególną ostrożność przy wyborze tych dziewcząt.
Mimo to 20 czerwca 1942 roku wydane zostało rozporządzenie sygnowane podpisem Fritza Saukla, w którym nakazano werbowanie młodych ludzi, a zwłaszcza dziewcząt. Saukel szacował, iż uda się w ten sposób pozyskać do pracy prawie 500 000 dziewczynek. Ogółem do Niemiec na przymusowe roboty wywieziono podobno ponad 1 000 000 dzieci w wieku od 14 do 21 lat. Bardziej podatne na wynaradowienie były jednak dzieci Polek wysłanych do Niemiec na roboty przymusowe. Jeśli słowiańskie robotnice nie spełniały kryteriów rasowych, hitlerowcy nakazywali aborcję. Jeśli natomiast ciąża z ich punktu widzenia rokowała pomyślnie, a szczególnie gdy ojcem dziecka był Niemiec, dopuszczano do jego urodzenia, po czym oddawano je Narodowo-Socjalistycznemu Stowarzyszeniu Opieki Społecznej. Na pewno także małe polskie dzieci zabrane ich rodzicom z ziem okupowanych mogły stanowić doskonały materiał do przerabiania ich na element aryjski. Ocenia się, że w czasie II wojny światowej rodzicom odebrano w celu zniemczenia około 250 tysięcy dzieci, w tym najwięcej, bo aż 150 tysięcy z Polski, choć niektóre źródła mówią nawet o 220 tysiącach polskich dzieci. Wiele z nich trafiło do Austrii. Po wojnie tylko 25 tysiącom dzieci udało się powrócić do swoich rodzin. Sposoby zdobywania tych dzieci były różne. Były to dzieci kradzione prosto z ulic i z ówczesnych domów dla sierot, dzieci oddzielone od rodziców w obozach przejściowych, dokąd trafiali ludzie z masowych deportacji, dzieci odebrane rodzicom, którzy trafili do więzienia, obozu koncentracyjnego lub na roboty przymusowe, albo zginęli w egzekucji. W ten sposób tysiące dzieci o niebieskich oczach i jasnych włosach wysłano na przykład z objętej akcją wysiedleńczą Zamojszczyzny do Rzeszy celem zgermanizowania. W obozach przejściowych dzieci oczekiwały na selekcję prowadzoną przez ekspertów Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa lub lekarzy urzędów zdrowia. Eksperci, lekarze oceniali wygląd i wielkość narządów, wypełniali specjalne formularze. Dzieciom robiono 3 fotografie i wystawiano opinie. W zasadzie dziecko mogło mieścić się w jednej z 3 norm: pożądany przyrost ludności, możliwy do przyjęcia przyrost ludności i niepożądany przyrost ludności. Na tej podstawie dzielono dzieci na 4 grupy. Do pierwszej i drugiej zaliczano dzieci mające cechy nordyckie. Do trzeciej grupy zaliczano te, które nie odznaczały się cechami nordyckimi, ale mogły pracować na rzecz Rzeszy. Czwarta grupa to dzieci nie przedstawiające żadnej wartości dla okupanta. Były to głównie dzieci chore i kalekie. Te dzieci, które nie nadawały się na zgermanizowanie, kierowano do zakładu pod nazwą Medycynische Kinderheilanstalt, oddział B w Lubińcu, gdzie podawano im przetwory barbiturowe, luminal w dużych dawkach i veronal. Słabe dzieci umierały po krótkim czasie, czasem nawet po kilku dniach, a jako przyczynę śmierci dla zatarcia śladów zbrodni wpisywano do dokumentów najczęściej zapalenie płuc. Wyselekcjonowane dzieci wywożono do Rzeszy, do niemieckich ośrodków wychowawczych i do rodzin zastępczych. Część z nich czasowo przebywała w tak zwanych domach wychowawczych, na przykład w Bruczkowie, Gnieźnie, Kaliszu, mieszczących się na terenach ziem polskich. Szczególny rozgłos zdobyła sobie sprawa przetrzymywania dzieci w obozie pracy w Łodzi, jego filii, w Dzierżążni, które bezpośrednio nadzorowało gestapo. Dzieci kierowano tam na różnej podstawie, często z powodu wyroków sądu, ale także w wyniku łapanek czy doraźnych decyzji organów administracyjnych. Komendantem nieludzkiego kompleksu mianowano SS Sturmbannführera Kerla Erlicha. Dzieci osadzone w obozie w Łodzi liczyły sobie od 2 do 16 lat. W 1944 roku głównym celem stały się dzieci uczęszczające do szkół. Zawiadująca oświatą administracja naciskała mocno na Polaków, aby ci posyłali dzieci do szkoły, ponieważ listy klasowe były doskonałym sposobem prowadzenia ewidencji i typowania dzieci do porwań, a zgrupowanie ich w jednym miejscu niezwykle ułatwiało samą akcję porwania. Dzieci, które zostały przeznaczone do germanizacji i wywiezione do Rzeszy, umieszczano w szkołach lub instytucjach prowadzonych przez Lebensborn, SS lub NSV. Wcielano je do hitlerowskich organizacji młodzieżowych jak Hitlerjugend albo Bund Deutscher Mädel.
Od momentu zabrania dzieci miejsce ich pobytu było dla rodziny tajemnicą. Dziecku zmieniono nazwisko, a dla dzieci przysposabianych przez rodziny zastępcze Lebensborn najczęściej wystawiał dokumenty potwierdzające niemieckie pochodzenie. Jednocześnie Niemcy zacierali ślady po meldowaniu polskich dzieci odebranych rodzicom, aby wykluczyć możliwość upomnienia się o nie rodzin w przyszłości. Po wojnie niezwykle trudno było dokładnie stwierdzić, co działo się z deportowanymi dziećmi, bowiem dodatkowo ewidencje niemieckie często fałszowano lub w ogóle ich nie prowadzono, aby zataić rozmiary i szczegóły procederu. Los dziecka ukradzionego spotkał m.in. pisarza Alojzego Twardeckiego, Alfreda Hartmana. 5-letni Alojzy został odebrany matce wraz ze swoim kuzynem Leonem i przewieziony do domu dziecka w Oberweis, gdzie przebywał do 1944 roku. Tam zmieniono mu nazwisko na Alfred Hartmann, a wkrótce adoptowała go niemiecka rodzina Binderberger z Koblencji. Dorastał w przekonaniu, że jest Niemcem, a jego przybrany dziadek uczył go, że to Polacy wywołali II wojnę światową. Odnaleziony przez własną matkę, dzięki pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, przyjechał do Polski w 1954 roku tylko po to, by wyjaśnić to, jak mniemał, dziwne nieporozumienie. Kiedy matka opowiadała mu o prześladowaniach Polaków przez Niemców, o obozach koncentracyjnych i innych okrucieństwach II wojny światowej, zaprzeczał, powołując się na niemieckie gazety, które pisały o mordach dokonywanych przez Polaków na Niemcach. Twardecki wspomina: słuchałem historii o heroicznych zmaganiach uczestników Powstania Warszawskiego, o bohaterstwie dzieci Warszawy, o Armii Krajowej, zamachu na Kuczerę i Kafe Klub, o potężnych ruchach partyzanckich i traciłem poczucie rzeczywistości. Przecież nic o tym nie wiadomo w Niemczech. Polacy nie mają przecież zmysłu organizacyjnego. Jak oni to zrobili? Niewiarygodne. A te bzdury o obozach koncentracyjnych? Nikt u nas nie dawał temu wiary i nie tylko u nas. Spotkałem Amerykanów, którzy również twierdzili, że to komunistyczna propaganda. Nawet dziadek i tata podawali takie wiadomości w wątpliwość. Twardecki ostatecznie jednak osiadł w Polsce. Powrócił jako jeden z 25 tysięcy dzieci przywróconych ojczyźnie spośród 200 tysięcy jej odebranych. Ci, którzy wrócili, założyli w Łodzi Zrzeszenie Dzieci Polskich, germanizowanych przez reżim hitlerowski. Dziś jest ich coraz mniej, bo przecież najmłodsi z nich mają po 70 lat. Ilekroć jestem świadkiem kolejnej dyskusji o jakimś zrywie narodowo-wyzwoleńczym, w której rozważa się, czy cena za zachowanie narodowej tożsamości nie była zbyt wysoka, przypominam sobie te polskie dzieci, które nie wróciły i nie wrócą już nigdy. Ilu z nich udało się przekonać, że największym ich wrogiem byli ich własni rodzice?